Nazywam się Jacek Kopczyński, z miasta Łodzi. Całe moje dorosłe życie jest związane z motoryzacją. Przychodzi taki moment, kiedy można już zacząć myśleć o tym, żeby dzielić się z innymi wspomnieniami, więc wyobrażam sobie, że mógłbym sobie pozwolić na kilka słów. Nigdy nie myślałem, że to przybierze taką formę jak dzisiaj. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę posiadał czołgi, duże ciężarówki, przepiękne motocykle, o których wcześniej mogłem marzyć, czy przepiękne samochody, które mogłem tylko oglądać w kalendarzach. Dzisiaj to stało się rzeczywistością. W jakimś sensie spełniłem swoje marzenia i do tych marzeń też dołączyli moi trzej synowie, którzy bardzo dobrze kupowali na przestrzeni wielu lat, kiedy byli jeszcze mali, tą moją pasję. Ta pasja została w nich zaszczepiona w sposób naturalny. Chyba nie mieli innego wyjścia, bo jeżeli przebywali koło ojca, który non-stop coś naprawiał, non-stop coś ulepszał, czy bardzo często jechał po jakiś następny nowy pojazd, to wszystko dzisiaj w jakimś sensie procentuje, buduje nową rzeczywistość, z którą jak najbardziej się zgadzam i z której jestem bardzo zadowolony. Dzisiaj chciałbym chyba powiedzieć słów kilka o jednym z najważniejszych pojazdów, które są u nas w rodzinie. Mianowicie o polskim czołgu rozpoznawczym TKS. Kiedyś czytając literaturę na temat właśnie tych pojazdów, książki Rajmunda Szubańskiego traktujące o polskiej broni pancernej 1939 roku, czy pozycja Janusza Magnuskiego, gdzie z zainteresowaniem zdobywałem wiadomości, z zainteresowaniem też przeczytałem, że Janusz Magnuski, opisując ten polski pojazd przedwojenny, pancerny, złożył takie zdanie, mianowicie, że chciałby za życia doczekać i zobaczyć w Polsce całą tankietkę. No niestety nigdy nie miał tego szczęścia, żeby zobaczyć. Zbyt późno to przyszło, bo dopiero w 2005 roku można było tutaj te marzenia, rozmyślania wprowadzić w jakimś sensie w życie. Udało się właśnie wtedy sprowadzić z dalekiej Norwegii, aż za koła podbiegunowego TKS-a, który tam został wywieziony na początku wojny przez Niemców do tak zwanej służby pomocniczej. To było dla mnie wydarzenie chyba najważniejsze w tamtym okresie w życiu, które spychało daleko na bok inne wydarzenia. Nawet kiedy już ten pojazd znalazł się tu na miejscu, to sobie pomyślałem, że to będzie już koniec mojego zbieractwa, kolekcjonerstwa, że to jest właśnie ukoronowanie. Oczywiście tak było, że to stało się ukoronowaniem tego, co robiłem i tego, co robię, ale tak naprawdę niektórzy królowie mają kilka koron. Później nastąpiły inne wydarzenia, inne zdobycze, które również można powiedzieć, że to były kolejne korony, które pchały tą pasję do takiego etapu, gdzie już nie można mówić tylko o pasji, że ktoś w zaciszu domowym tym się interesuje, zbiera, cieszy się. Dzisiaj to stało się już
jakby można powiedzieć własnością publiczną. Najważniejsza zdobycz, czyli polski czołg rozpoznawczy TKS. Długa historia. Dzisiaj, jak sobie przypomnę swoje wątpliwości, też niedowierzanie, to trochę się dziwię, że to tak długo trwało, bo zdobycie tego pojazdu rozłożyło się aż na 5 lat. Pierwsza informacja, jaka do mnie dotarła, to był 2009 albo 2010 rok, kiedy moi współpracownicy z firmy pokazali mi w internecie, że gdzieś tam daleko w Norwegii za kołem podbiegunowym jest tankietka jakby porzucona, stojąca w krzakach, gdzieś tam leżą elementy nadbudowy. Powoli zaczęliśmy wspólnie myśleć o tym, żeby znaleźć to miejsce dokładnie, bo to była fotografia rzucona do internetu przez jakiegoś turystę, w ogóle człowieka niezwiązanego z tym tematem. Udało się zlokalizować, gdzie to może być. To już nie była moja praca, tylko właśnie moich współpracowników, którzy też doprowadzili do tego, że można było mieć już kontakt telefoniczny. No i kiedy nawiązaliśmy pierwszy ten kontakt, pierwsze rozmowy, okazało się, że właściciel nie do końca jest przekonany, żeby się tego pozbyć. Dlaczego? Dlatego, że to też dla właściciela był jakiś przedmiot o wartości sentymentalnej, ponieważ jego ojciec, otrzymując to od rządu norweskiego jako rekompensatę za utracony ciągnik rolniczy w czasie wojny, tym pojazdem, tym właśnie polskim TKS-em, polską tankietką, wykonywał drobne prace polowe. Na czym to polegało? To polegało na tym, że na biegu wstecznym, który jest najmocniejszy w tym pojeździe, ciągał maszyny rolnicze, mógł bronować ugór na skalistym, że tak powiem, i kamiennym polu norweskim, jakiś pług, i te uchwyty gdzieś tam jeszcze mam przechowywane w domu. I tak to się zaczęło. No Norweg, zastanawiając się dosyć długo nad tym, też jako pierwszą informację przesłał mi fotografię z korka wlewu oleju do mechanizmu różnicowego. Co było na tym korku? Polski orzeł w koronie, i to już było wiadomo, że tu nie może być mowy o jakiejś pomyłce. To ten orzełek też przysporzył takiego pozytywnego impulsu. Ja wtedy zacząłem zupełnie na poważnie myśleć, wyobrażać sobie, jak spróbować ten pojazd do Polski przywieźć. Rozmowy, tak jak powiedziałem wcześniej, trwały około 5 lat. W międzyczasie też dostałem telefon od jakiegoś dyrektora z kancelarii prezydenta Polski, wtedy pan Kwaśniewski był prezydentem, nie wiem, czy to miałem traktować wtedy jako prośbę, czy wytyczną, żebym odstąpił od tego przedsięwzięcia. I rzeczywiście przez jakiś czas zdałem sobie sprawę, że taki pojazd jest tak wyjątkowy i tak ważny, że może faktycznie ja nie powinienem dostąpić tego zaszczytu i go tutaj sprowadzić, ale później sobie pomyślałem, a dlaczego nie? I wszystkie siły rzuciłem na to, żeby ten pojazd znalazł się tu w Polsce. W 2004 roku jeden z moich współpracowników późną jesienią pojechał tam do Norwegii, żeby to wszystko obfotografować dokładnie tak, jak ja chciałem, porozmawiać na temat
warunków dokonania tego przedsięwzięcia, to się udało i po pół roku udało się zorganizować wyprawę po ten pojazd. I co ciekawe, ten pojazd w dniu moich, już nie pamiętam których, urodzin stanął właśnie w Łodzi przed domem. Następnego dnia pojechaliśmy całą rodziną, czyli z żoną i trzema synami, na wieś i w zagajniku sobie zrobiliśmy grilla. I w trakcie tego grillowania, takiego już relaksu, odpoczynku, zadzwonił do mnie pan Aronsen, czyli poprzedni właściciel tego pojazdu, i powiedział, że właśnie przyjechali do niego przedstawiciele od jednego z największych kolekcjonerów w historii broni pancernej, od Jacka Littlefielda ze Stanów Zjednoczonych, właściciela kilku walcowni, hut, przedsiębiorcy, naprawdę bardzo zamożnego. Wtedy, zdaje się, jego kolekcja była obliczona na około 350 pojazdów pancernych historycznych. No cóż, ja powiedziałem Norwegowi, żeby ich pozdrowił. I dalej mogłem świętować zdobycie tego pojazdu. Do dzisiaj wszystkim mówię, że to jest najcenniejszy mój pojazd, o niesłychanej wartości i historycznej, no i też oczywiście sentymentalnej. Przez 4 lata pracy, żeby doprowadzić ten pojazd do takiego stanu, w jakim dzisiaj jest, no udało się osiągnąć ten najwyższy stopień oryginalności. Dosłownie jeden mały detal być może brakuje, a tak to no, podobno usłyszałem w tamtym czasie, kiedy po remoncie ten pojazd zaprezentowałem na wystawie, że no, poprzeczka została podniesiona dość wysoko. Duża satysfakcja. Też ten pojazd w jakimś sensie pokazał, że polska myśl techniczna nie była myślą od tak sobie nic nie wartą. Przecież wystarczy powiedzieć o peryskopie odwracalnym inżyniera Gundlacha, wystarczy powiedzieć o jarzmie kulistym inżyniera Napiórkowskiego, wystarczy powiedzieć o różnego rodzaju innowacjach, które miały miejsce choćby w zawieszeniu tankietki, choćby w przewietrzeniu kabiny załogi. Przecież warto pamiętać, że Polacy, kupując licencję na taki pojazd właśnie gąsienicowy na przełomie lat 20. i 30. od Anglików, od firmy Carden Lloyd, no, doszli bardzo szybko do wniosku, że to zawieszenie nie nadaje się na takie dłuższe użytkowanie. Polscy inżynierowie przebudowali to zawieszenie. Z Carden Lloyda niewiele zostało i kiedyś w Rembertowie na oficjalnym, chyba w 1933 roku, pokazie wojskowym, gdzie też była delegacja z firmy Carden Lloyd, inżynierowie brytyjscy, jak zobaczyli, jak tankietka sobie radzi w trudnych warunkach terenowych, byli bardzo miło zaskoczeni, a ja bym nawet powiedział, że chyba zszokowani, że z takiego pojazdu udało się wykrzesać coś, co stało się bardzo skuteczną, groźną bronią. Tu warto też powiedzieć, że ten pojazd w 1939 roku osiągał zawrotną szybkość prawie 50 na godzinę. W tamtym okresie rzadko który pojazd pancerny mógł poruszać się z taką szybkością, a tutaj jeszcze dokładając do tego jego niesłychaną zwrotność, to był trudnym przeciwnikiem dla choćby artylerzystów niemieckich. Kiedyś miałem okazję rozmawiać z takim prawdziwym artylerzystą, jeszcze żyjącym,
który mówił, że te pojazdy było bardzo ciężko utrafić. Stąd właśnie Janusz Magnuski kiedyś pisząc na temat tankietek zatytułował swoją publikację Karaluchy przeciw pancerom, czyli polskie tankietki przeciw pancerom. No, Niemcy nazywali je karaluchami, pchłami. To już tak zostało w tej nomenklaturze. Bardzo dobrze zapisały się tankietki, jeśli chodzi o 1939 rok. Wiadomo, technika niemiecka była o wiele lepsza, skuteczniejsza, ale tankietka pokazała, że można z niej wykrzesać wszystko i stanowiły tankietki duży problem dla niemieckich czołgistów. Wystarczy powiedzieć o bitwie pod Mokrą, pod Albingową, pod Seroczynem. Są miejsca, gdzie na przykład w Kampinosie chorąży Orlik, poruszając się tankietką z tak zwanym NKM-em, czyli najcięższy karabin maszynowy, z zasadzki zlikwidował 3 średnie czołgi niemieckie, w tym Panzerkampfwagen 4. To jest bardzo istotne, że tego typu pojazd stał się dobrym narzędziem w 1939 roku. Dzisiaj, kiedy już jestem, powiedzmy, kilka lat po uruchomieniu tankietki na oryginalnych podzespołach, kiedy poznałem trochę tej techniki, że tak powiem, wtopionej w ten pojazd, mogę tylko powiedzieć, że chylę czoła i bardzo dużo szacunku. Uzbrojenie TKS-a stanowi karabin firmy Hotchkiss, francuskiej konstrukcji. To był karabin, no już trochę zacofany jak na 1939 rok, ale mimo wszystko skutecznie mógł zwalczać siłę żywą wroga. Osadzony oczywiście w jarzmie kulistym inżyniera Napiórkowskiego. Dowolność kierowania ognia w różnych kierunkach. Jeżeli brakło tego zasięgu na lewo czy prawo, to oczywiście w bezpośrednim porozumieniu z kierowcą można było bardzo szybko przestawić pojazd i jakby wodzić karabinem za uciekającym czy nacierającym wrogiem. Istotną sprawą jest kwestia peryskopu odwracalnego. To i tankietka jest jednym z pierwszych pojazdów, w której to w ogóle zastosowano tego typu urządzenie. Najpierw to były peryskopy tradycyjne, czyli bez możliwości przepinania dodatkowych dwóch luster, które pozwalały właśnie na obserwowanie pola walki z tyłu bez konieczności zmiany pozycji dowódcy strzelca, czyli wtedy już obserwatora. Pierwsze tankietki, pomimo uzyskania tego peryskopu odwracalnego, jeszcze miały usytuowany wysoko, jak w pierwszych modelach, tłumik, co oczywiście przeszkadzało w obserwacji pełnej pola. Dopiero w późniejszym czasie inżynierowie przekonstruowali uchwyt układu wydechowego i ten tłumik powędrował zdecydowanie niżej i wtedy już 100% obserwator mógł kontrolować to pole widzenia, pole obserwacji. Tak jak wcześniej wspomniałem, tankietka może bardzo sprawnie poruszać się i w terenie, i z dużą szybkością. Silnik 6 cylindrów dolnozaworowy konstrukcji Fiata typ 122. Pięknie pracuje, to jest melodia dla mnie. Ja różne silniki miałem okazję w życiu uruchamiać, słuchać. Bardzo lubię słuchać właśnie grę silnika. W tankietce silnik pracuje pięknie. Dlaczego?
dlatego że każdy korbowód jest, między każdym korbowodem jest podpora wału głównego. To daje niesłychaną kulturę pracy, większą żywotność. Ten silnik też jest silnikiem o dosyć dużym momencie obrotowym. Może on nie ma zbyt wielu koni mechanicznych, ale to właśnie ten moment obrotowy, czyli dosyć ciężkie koło zamachowe razem ze sprzęgłem, z tak zwaną centralną sprężyną, pozwala bez jakiejś większej przeszkody ruszać z miejsca w terenie, czy piasek, czy błoto. Tankietka jest naprawdę, proszę mi wierzyć, pojazdem bardzo sprawnym, dającym dużo satysfakcji. W 2006 roku, będąc zaproszonym z tankietką na święto Armii Czechosłowackiej, wtedy jeszcze pokazałem, że ten pojazd może również dawać sobie świetnie radę w terenie górzystym. Miałem do przejechania około 3,5 km po górach. Trzeba było pojechać przed tak zwaną trybunę honorową, gdzie oczywiście w konfrontacji z Leopardem, który był wtedy prezentowany z konstrukcjami pochodzenia rosyjskiego, czyli T-72, no to wyglądał bardzo mizernie, ale chyba wzbudzał bardzo duży aplauz. Zresztą też warto wspomnieć, że wtedy wielki aplauz wzbudzał zaprzęg konny, który z tak zwanym przodkiem ciągnął armatę systemu Bofors, czyli 37 mm, doskonałą armatę, która była na wyposażeniu polskiego wojska w 1939 roku. Także te dwa pojazdy pokazały coś, co było wtedy niebywałe. Dzisiaj być może obraz tankietki się upowszechnił, przynajmniej w naszym kraju, bo i nasze tankietki, i tankietki repliki, których dosyć sporo zostało zrobionych, pokazują się na różnego rodzaju uroczystościach, inscenizacjach. Także ci pasjonaci, którzy przyjeżdżają na pokazy tego typu historyczne, chyba się już oswoili z TKS-em, ale wtedy połowa lat 2005-2008 gdzieś, to było coś niesłychanego, coś wyjątkowego. Ja pamiętam, kiedy wiozłem tankietkę chyba do muzeum w Tomaszowie, jak na siłę zostałem zatrzymany przez jakiegoś pasjonata na drodze, który koniecznie chciał po prostu i spojrzeć z bliska, i dotknąć tego pojazdu. Zresztą też zaraz po przywiezieniu tankietki był u mnie taki starszy pan, pełen pułkownik w stanie spoczynku, bardzo zasłużony, odznaczony w virtuti militari, niestety już świętej pamięci, który ten pojazd wręcz u mnie w garażu nie tylko dotykał, ale też i głaskał. Także pojazd ten zawsze wzbudza emocje takie mocno pozytywne, mocno patriotyczne też. No, mnie ten pojazd też dostarczył kiedyś, 2009 rok, bodajże październik, takiej bardzo pozytywnej emocji, ponieważ za przywiezienie tego pojazdu, za jego uruchomienie dostałem Srebrny Krzyż Zasługi. Dużym wydarzeniem emocjonalnym dla mnie też było, jak pierwszy raz tankietkę zaprezentowałem w trakcie inscenizacji Bitwy nad Bzurą w Brochowie, gdzie dzień wcześniej przywiozłem ją potajemnie, schowałem w krzakach i później nagle nawet organizator nie wiedział, że jest tankietka. Mało tego, tankietka, która pojechała, która strzelała, a później szybko schowała się w krzakach, gdzie była też przygotowana pomoc drogowa. Zostało to szybko zapakowane. No i odjechało sobie do garażu, żeby myśleć, co dalej czynić. Cieszę się bardzo, że synowie moi, wszyscy trzej, podzielają moją pasję, że możemy
wszyscy naraz czasem robić przy jednym pojeździe, zajmować się tym. To jest wielka satysfakcja dla mnie. Zapraszam do następnych odcinków, gdzie prawdopodobnie pokażemy możliwości trakcyjne tankietki, gdzie pokażemy szczegóły pracy zawieszenia, gdzie pokażemy, jak tankietka strzela, jak tankietka robi poślizgi kontrolowane, jak sobie generalnie radzi w terenie. I myślę też, że spróbujemy w przyszłości pokazywać wszystkie ciekawe pojazdy, którymi się zajmujemy, które tutaj do tego miejsca przybywają nie tylko z naszego kraju, ale i z zagranicy. Staramy się w tej chwili pozyskiwać przedmioty związane z motoryzacją, które dużą rolę odegrały, które nie są czymś tak wielkoseryjnym. Interesują nas pojazdy krótkiej serii albo pojazdy, których niewiele zostało na świecie czy w Europie. Czasem się to lepiej bądź gorzej udaje, ale się udaje. I tak jak mówię, zapraszam. Będziemy próbowali Państwa wszystkich zaciekawić.